Katarzyna Gozińska, witam i zapraszam. Gościem audycji jest dzisiaj matka, pracująca matka, społeczniczka, no bo w końcu mamy Dzień Matki. Matka z matką, o problemach matki, to coś o tym wiemy, możemy o tym porozmawiać. Marta Oczywiście. Krupa, witam cię serdecznie. Witam, powiedz Kasiu. Nazwę fundacji, bo ja się zgubię. Fundacja Today, Tomorrow Together, dzisiaj, jutro razem. O, właśnie, jak ty to piszesz w tym KRS-ie, to nie wiem. Ale... Jakoś sobie radzę. No i radzisz sobie z wieloma innymi rzeczami, jak wychowanie, jak łączenie wychowania z pracą. Jak to dzisiaj wygląda w takim codziennym życiu? No nie jest łatwo. No są te, tak jak powiedziałaś, to są ciężkie chwile, są trudne chwile, ale są też te wspaniałe chwile, które są najpiękniejsze. Jak radzić? No, trzeba szukać w sobie wewnętrznej motywacji cały czas, która jest. Czasami bywa tak faktycznie, że już nie daję rady, już wiem, że jestem takim naprawdę na końcówce sił, energii, ale wtedy trzeba sobie przypomnieć, po co w ogóle to wszystko robimy, dla kogo to robimy, jaki jest nasz główny cel. I to zmęczenie no gdzieś mija, oczywiście, że musimy zadbać o siebie, pamiętać o tym, żeby dbać o samego siebie, to wtedy będzie też ta energia na ten lepszy czas. A wychowawczo, no wychowawczo, mój syn już ma 14 lat. Dzisiaj jest angielski, tak? Egzamin z angielskiego ósmoklasisty, ważny dzień. Trzymam oczywiście mocno za niego kciuki i wiem, że wiem po prostu to, że sobie poradzi, bo jest mega ambitny, ale dlatego właśnie, że w niego wierzę. Staramy się iść nurtem zdrowego wychowania psychicznego przede wszystkim. Uwierzyć w to, uwierzyć w swoje dziecko, w swoje możliwości, bo nie ma dzieci niegrzecznych. Nie ma dzieci, które są niedobre, tak? Złośliwe, źle wychowane. Nie. Tak jak na ostatniej konferencji Doceniaj, nie oceniaj, pięknie powiedzieli nasi prelegenci Bogdan Olechnowicz i Tomasz Zieliński o tym, że my dzieci dostajemy nie na własność, mimo tego, że Kasia, urodziłaś swoje, ja urodziłam swoje, więc no to dlaczego ma nie być moje? Nie. To jest tylko dziecko na wypożyczenie. I z jakim my bagażem oddamy w dorosłe życie to dziecko, to właśnie zależy tylko i wyłącznie ode mnie, od ciebie, od każdej innej mamy i każdego innego taty też. Także to jest bardzo ważne w tym życiu, żeby iść tym kanałem, iść tym nurtem i nie robić tego, co mi się wydaje, że jest słuszne, a wysłuchać nasze dziecko, co jest dla niego dobre, jakie on ma możliwości, gdzie jest jego potencjał, bo kiedy moje dziecko kiedyś miało problem, on mnie chyba udusi, jak to będzie oglądał, bo on nie lubi, jak o nim mówię, ale przepraszam, ale miał problem faktycznie z językiem polskim, nie radził sobie z tą ortografią, z tymi wszystkimi znakami interpunkcyjnymi, jak to wstawić, on pięknie się wypowie, ma bogaty język, no ale gdzieś to nie szło tak, jak trzeba, więc wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, no okej, no to może w innym języku pójdzie tobie lepiej. I poszliśmy w ten nurt, zaczęliśmy już od maleńkości rozmawiać po angielsku w domu, oglądać filmy po angielsku, no i on wpadł w ten nurt. I się okazało, że może język polski nie jest jego dobrym elementem, ale to nie znaczy, że coś jest źle. Jego dobrą stroną będzie, mocną stroną, niedobrą stroną, będzie obcy język i tu sobie świetnie poradzi. Okazało się, że to jest strateg, świetnie sobie radzi ze ścisłymi przedmiotami, z humanistyką nie do końca. Więc... No jak to połączysz z angielskim, to już masz przepis na sukces, tak? Programista, który sobie wszędzie może, programista bądź, nie wiem, no, z tych usług teleinformatycznych, on sobie świetnie poradzi w przyszłości. Marta, bo ty znowu zeszłaś na dzieci, a my dzisiaj mamy swoje święto. A jak mamy swoje święto, to porozmawiajmy troszkę o sobie, o tym, czego dzisiaj matkom życzyć, w co powinnyśmy być tak wyposażone, tak od środka, co w sobie wzmocnić, żebyśmy te dzisiejsze czasy i tę codzienność wytrzymały. No wiesz, Kasiu, nie byłybyśmy matkami bez dzieci. Dlatego ten temat jest dla mnie nierozłączny. To jest dwa w jednym, a jak dobrze wiesz, ja w swojej fundacji działam właśnie dla dzieci i dla rodziców.
I zawsze myślisz o innych, tak, tak, to twoja cecha. To taka misja moja. Niektórzy mają inne powołania, ja mam powołanie służyć drugiemu człowiekowi w takim zakresie. To co potrzebne ci jest psychicznie, żebyś podołała właśnie włączeniu tej pracy z życiem zawodowym, z fundacją i tak dalej? To jest dobre pytanie. Sama czasami się nad tym zastanawiam, co zrobić, żeby mi było lepiej jako mamie. No bo też jestem zwykłym człowiekiem, tak? I ja często pokazuję, że jest pięknie, ale też pokazuję, że nie do końca, tak? Że są też te właśnie ciemne strony, kiedy jako mama już, jako kobieta, jako mama, po prostu masz dosyć. Ale wtedy wystarczą drobne elementy. Wystarczy zadbać o siebie, o swój komfort, to co lubimy robić, żeby o tym nie zapomnieć, bo to daje nam tak naprawdę ogromną energię. Przypomnieć sobie, dlaczego jesteśmy szczęśliwymi mamami. Tak, jeżeli faktycznie przytłacza nas coś mocnego, ja mam taką swoją receptę, każda z nas ma pewnie inną. Natomiast moja ta złota recepta jest taka, kiedy chciałabym sprzedać mojego syna już na eBayu, to wiem, że coś się dzieje nie tak i nie czerpię satysfakcji z bycia mamą. Czyli kocham, ale nie jestem zakochana. I wtedy sobie przypominam element, ten moment, kiedy się pierwszy raz zakochałam właśnie w swoim synu. No to był moment jego narodzin, kiedy dostaliśmy ciało do ciała i krzyk ucichł z jego strony, a u mnie pojawiły się łzy. Pytanie pani doktor, dlaczego pani płacze? Żeby sprawdzić oczywiście, czy nie ma odrzucenia jednocześnie ze szczęścia, bo w końcu go mam, w końcu go widzę, w końcu jest razem ze mną. I wtedy patrzę z powrotem na swojego syna, patrzę na siebie w lustrze i widzę siebie jako szczęśliwą mamę. Widzę znowu to zakochanie, to uczucie takie wewnętrzne, które rozpiera w żołądku, w całym brzuchu, zaczynają pojawiać się motyle i nie widzę tego niegrzecznego syna, mimo tego, że nie ma takich dzieci, ale też mi się to pojawia w głowie. Widzę siebie jako szczęśliwą, spełnioną mamę. To co mówisz, jest bardzo ważne, bo często nam się wydaje, że kurczę, to chyba coś ze mną jest nie tak. Jestem tak zła na to swoje dziecko, że nie mam w tej chwili ochoty go oglądać. A wtedy, wbrew pozorom, tak psychologicznie, ono najbardziej nas potrzebuje wtedy, kiedy okazuje tę złość. Tak. Prawda? I teraz to nie jest wstyd przyznać się do tego, że kurczę, mamy takie momenty, prawda? Oczywiście, że tak. Tu trzeba potwierdzać emocje. Nie zaprzeczamy im, nie chowamy ich do worka, bo one z tego worka nigdy nie wyjdą. A im ten worek będzie pełniejszy, tym będzie dla nas cięższy i będzie nam trudniej iść, bo my z tym workiem musimy cały czas chodzić, my go nie możemy odłożyć. Więc tu jak najbardziej określać, potwierdzać te emocje. Tak mówić, przypomnieć sobie te momenty takie... Tak, jak najbardziej. Tej najgłębszej więzi z dzieckiem. Oczywiście, że tak. Ten moment, kiedy zobaczyć nasze dziecko, że okej, wchodzisz do pokoju, widzisz barłok, tak, totalnie, matko, no przecież tam wejść się nie da, posprzątaj to, cokolwiek. W głowie nam się zaraz już negatywne emocje budzą. No ale trzeba zobaczyć trochę ten świat jego oczami. Przecież on jest zdrowy. Może być koleżeński, może mieć mnóstwo przyjaciół. Kiedy jest zły, wkurzone, tak, dziecko, nasze dziecko też odczuwa te same emocje, które my odczuwamy, jak wracamy z pracy. I nie są mniej ważne, nie? Bo to też wielu specjalistów, z którymi współpracujesz na co dzień, których zapraszasz na różne wydarzenia, mówi jasno i to jest fajne przesłanie, bardzo dobre przesłanie, że te emocje są potrzebne, że trzeba je wyrażać, nie ma złych dzieci, tylko często niemądrzy rodzice. Niewysłuchane dzieci są. No właśnie, bo dzisiaj czego brakuje w relacji rodzic-dziecko w tym pośpiechu? Chyba tej prawdziwości, nie? Rozmowy. Zwykłej rozmowy. Nie radzenia, nie urywania w środku zdania. Bo ja to bym zrobił tak i tak na twoim miejscu, tak? Albo trzeba zrobić tak i tak, nie? Tam mówił jeden z prelegentów ostatnio. Tomasz Zieliński, tak. Tak, że najgorsze to dawać rady, prawda? Tak, to jest ta rada, słuchajcie. Ta rada, ona cały czas czeka. Słuchamy, dziecko nam mówi o swojej problemie, a my rada, zaraz będziesz miała głos. Ale ta rada, ona ma być dopiero w momencie, kiedy dziecko się zapyta. Tak naprawdę nie do końca nawet, bo kiedy dziecko nas się zapyta i co ja powinienem zrobić w tej sytuacji, to ta rada jeszcze nie idzie. Rodzic najpierw mówi, i to jest dobre pytanie, a jak myślisz, jak mógłbyś sobie poradzić, mogłabyś sobie poradzić w tej sytuacji, co można by było jeszcze zrobić?
I tu w momencie, kiedy nic się nie pojawia u dziecka, kiedy faktycznie on ma zamknięte drzwi, rada może przyjść. Ale kiedy my damy możliwość, otworzymy drzwi do rozmowy z dzieckiem, żeby dziecko jest mega kreatywne, buduje klockami, potrafi zbudować budowlę, którą widzi, tak? On ma ją w głowie i on to rozwiązanie też ma w głowie, tylko potrzebuje możliwości, żeby wykazać to swoje rozwiązanie i żebyśmy my byli tylko pomocni przy tym, bo dzięki temu zbudujemy u dziecka samodzielność, decyzyjność, odpowiedzialność też za swoje postępowania i swoje czyny i będziemy tylko blisko tego dziecka cały czas. I widząc to, że nasze dziecko właśnie wpada samodzielnie na pomysł, jak rozwiązać jakąś sytuację, mimo tego, że wcześniej chwilę temu krzyczało, że on totalnie nie wie, co zrobić, że wszystko jest do duszy i nie poradzi sobie, a tu dzięki nam, bez rady, bez tej rady, dziecko wpadło na to, tak? Jak to rozwiązać? Siebie, a nie mówi, słuchaj, a ty mi mówiłaś, że mam zrobić tak i tak i zobacz, co tak z tego wyszło. Ale nie? Czy to nie jest element, w którym my możemy się zakochać ponownie w naszym dziecku? Widząc to, że no kurczę, no zobacz, no przecież ono odkryło kolejną rzecz w sobie, tak? Jestem z niego dumna jako mama, poradził sobie z tym, no czego my możemy więcej chcieć od naszych dzieci? Dzisiaj tej prawdziwości w domach brakuje. Bogdan Olechnowicz, też jeden z prelegentów podczas sobotniej konferencji, mówił też bardzo ciekawą rzecz, że powinniśmy wyjść od tego wychowywania, prawda? Nie chodzi o to, żeby wychowywać, chodzi o to, żeby, no właśnie, nawiązywać więź, relacje, żeby towarzyszyć dziecku w tym życiu, a nie mówić, ja bym zrobił tak i tak. No, to też różnice są podejścia i wychowań, pewnie różne nauki psychologiczne i podejścia. Ale dzisiaj w tym zabieganym świecie, kiedy rodzice są taksówkarzami, wożą dziecko z zajęć na zajęcia, siedzą do późna w pracy, są zmęczeni, bo jesteśmy ciągle tak naprawdę państwem na dorobku w dużej mierze. Niestety. To dzisiaj ma to swoje efekty, prawda? I z tym walczysz jako przedstawicielka fundacji. Tak, staram się pokazać właśnie, że to jak słusznie powiedziałaś, o czym mówił na konferencji Bogdan Olechnowicz, że wychowywanie to no musimy od tego odejść, tak? Bo to tak jak na początku powiedziałam, to nie jest, dziecko nie jest naszą własnością, a jest na naszym wypożyczeniu, a my nie wychowujemy hodowli jakiejś, tak? Żeby ona poszła w ukierunkowanym naszym, tym celu, który my widzimy. My mamy dać możliwość realizacji tego, co w tej duszy małej, w tym serduchu i w tej głowie gra. I tak meritum, że my może trochę przekraczamy swoje granice, bo idąc od dziada, pradziada, my wiemy, jak dobrze zrobić, tak? Ale w momencie, i tu jest taka fajna rzecz, pamiętasz jak pierwsze te chwile, kiedy dzieci idą do przedszkola i chcą zapinać kurteczkę samodzielnie, to my jako mamy, daj, ja ci zapnę, tak? Ja zapnę, ja to tak, zrobię, doskonale ja to pamiętam. Zrobię lepiej, bo ja wiem, jak zrobić lepiej, ja cię wychowam po swojemu, tak? Swoim nurtem. A potem słyszymy, przecież zrobię to lepiej, bo wiem to lepiej. A później mamy pretensje, bo ja muszę wszystko robić za ciebie. I tak. Tu się gdzieś zaczyna ten problem mamy, tak, że mama zaczyna być zmęczona. Mama nie widzi, nie czerpie tej radości z bycia mamą, z tego, że jest kobietą, bo sama tak naprawdę się do tego nakręciła, bo nikt jej tego nie nauczył. Nikt nie pokazał, że można żyć inaczej. Mi też nikt nie pokazał, że można żyć inaczej. Musimy spalić, na własnych błędach sparzyć. Tak, miejmy nadzieję, że to właśnie będziemy o tym mówić jak najwięcej, bo jak dziecko będzie zapinało samodzielnie tą kurteczkę, to ty masz czas, żeby ubrać buty już i nie musisz tam gdzieś pilnować, żeby już to dziecko poleciało do samochodu, żeby coś się nie stało. A jakie będzie dumne i stanie i powie, że zobacz, a ty, mamo, jaka będziesz dumna, jak wtedy w przedszkolu inna mama będzie zapinała, a moje już samo zapina, tak? Czy buciki ubiera? Także to jest bardzo ważne, żeby dać możliwość. Chciałam jeszcze powiedzieć, wiesz, bo musimy też powiedzieć o tych problemach tak na koniec, które się rodzą, które są i niestety są coraz większe, bo i prób samobójczych wśród nastolatków. Słyszymy ze szpitala w Gorzowie 12-latki na przykład, tak? Jest dużo problemów psychologicznych z depresją dzieci i młodzieży.
Tak do meritum i tak do początku wróćmy tej rozmowy, że czy dużo z tego wynika też w swojej działalności, że tej rozmowy właśnie brakuje, że tak. Tu w domach się początek, że się dzieje złe na początek i potem już ciężko to odwrócić? Znaczy problem zaburzeń emocjonalnych i generalnie depresji, on nie jest związany z jednym elementem. To nie jest tak, że zawiniła szkoła, czy zawinili rodzice, czy podwórko. Nie, tak nie jest. Czy świat internetowy? Nie, tak nie jest. Te elementy składają się z różnych sytuacji, z różnych miejsc, od różnych osób, ale dom, nasz dom jest miejscem, kiedy my możemy widzieć, ale i zobaczyć faktycznie, nie tylko po prostu, bo ja widzę moje dziecko, tak, ale widzieć je faktycznie, jego emocje i zareagować w odpowiednim momencie, dać poczucie bezpieczeństwa, otworzyć drzwi. Taki jest przykład jeden, bardzo podstawowy, do niego można każdy inny już zbudować. Jak przychodzi nam dziecko ze szkoły, może miałaś taką sytuację, szczególnie z nastolatkami, inni rodzice pewnie wiedzą, o czym mówię, wpada, rzuca plecak, czy tam trzaśnie drzwiami, nienawidzę tej szkoły, wypisz mnie już z niej, nie chcę do niej chodzić, wszyscy tam są, nauczyciele to są głupki, nie chcę, po prostu, nie i koniec, tak, zamyka się w tym pokoju i no i co dalej zrobić? I co podchodzimy? Podchodzimy, mówimy, przestań tak histeryzować, czego ty się drzesz? Jestem zmęczona po pracy, jakie ty możesz mieć w ogóle problem? Przecież to jest tylko szkoła. O czym ty jeszcze w życiu nie wiedziałeś, co to są problemy? No i tu dziecko właśnie w tym momencie dowiaduje się, czy sytuacja, kiedy płacze. Czego ty płaczesz? Przecież to nie ma powodu do płaczu. I w tym momencie zaprzeczamy temu, co to dziecko czuje. Bo to jest w drugą stronę tak samo, kiedy ty siedzisz i na przykład jesteś bezsilna z jakiegoś, ktoś cię skrzywdził i płaczesz, a ktoś do ciebie przyjdzie, dlaczego ty płaczesz, to nie jest powód do płaczu. No zaprzecza temu, co ty po prostu odczuwasz naturalnie, a wystarczy zrobić jedną prostą rzecz, podejść i powiedzieć to, co widzisz. Kochanie, widzę, że jesteś bardzo zła, bardzo zły, widzę, że jesteś bardzo smutna, bardzo smutny, czy ja mogę tobie jakoś pomóc? Nie, zostaw mnie. I słuchajcie, to nie jest to, że dziecko nas odpycha. Ono już tu przyjęło do wiadomości informację, że moja mama, mój tata, oni widzą mnie, tak? Oni usłyszeli mój krzyk, moją potrzebę, ja mogę do nich przyjść. Wy wychodzicie, zamykacie drzwi, ale wasze drzwi są otwarte. Za jakiś czas, może nie tym razem, a może następnym razem, to dziecko przyjdzie, wypłacze się. I samo powie, gdzie jest ten problem. Nawet jeżeli ten problem nie może być rozwiązany tu i teraz, ale ma możliwość zrzucenia z siebie tego właśnie balastu, worek, ten, o którym rozmawialiśmy, negatywnych emocji, on nie musi już go tak ciężko nosić ze sobą. On już jest prawie pusty. Jemu idzie lżej, bo on wie, że jak chodzi nawet do tej szkoły, nie jest tam zrozumiany, coś jest nie tak, to on przyjdzie do domu i on w domu dostanie wsparcie. On nie ma dostać rady. Masz zrobić tak, tak, tak. Ja pójdę, porozmawiam z nauczycielem, o, ja tu zaraz pokażę, tak? Ja nie dam skrzywdzić mojego dziecka. Oczywiście mamy stać na straży, pilnować, ale zrobić to z rozmysłem, na spokojnie. A jedynym, najważniejszym naszym zadaniem, które jest, to, żeby dziecko wiedziało, że w każdym momencie może przyjść, nawet po prostu się przytulić i powiedzieć, jest mi bardzo źle, jestem bardzo smutny, smutna, cokolwiek. My nie musimy dojść, ale powiedz co, ale jak, a tu? Nie. Ono samo powie. Wtedy, kiedy będzie gotowe. Dokładnie. I nawet jeżeli widzimy i otworzymy tą furtkę, to my będziemy widzieli, czy z naszym dzieckiem faktycznie w dłuższym czasie dzieje się coś nie tak. Czy zaczynają się pojawiać elementy depresyjne, zaburzeń emocjonalnych, tak, koncentracji, zaburzenia żywienia, czegokolwiek i możemy zareagować, bo kiedy będziemy to widzieli, możemy wtedy iść do psychologa, do psychoterapeuty, porozmawiać, ale jeżeli jesteśmy na wrogiej pozycji z naszym dzieckiem, to my jego nie zmusimy, ale jeżeli to dziecko nam zaufa, to ono też będzie wierzyło w to, że rodzic, prowadząc mnie do specjalisty, robi to tylko i wyłącznie dla mojego dobra i tu zaczyna się już pierwsza prosta droga do tego, żeby wyleczyć. Bo depresja i każde zaburzenie emocjonalne... O tych wszystkich problemach takich emocjonalnych i związanych z brakiem tej relacji będziemy jeszcze mówić na naszej antenie. To ci obiecuję, tak. Bo to jest temat rzeka i my moglibyśmy jeszcze 20 minut jak więcej o tym rozmawiać. Nauczmy się nie tylko widzieć,
ale zauważać nasze dzieci, tak, słuchać i rozumieć. Dziękuję Ci bardzo. To była wielka przyjemność móc z Tobą porozmawiać w studiu o tych problemach, bo wiele się sama nauczyłam. Marta Krupa, dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo i życzę Państwu, żebyście się, życzę Wam, mamy kochane dzisiaj, żebyście się każdego dnia mogły zakochiwać w swoich dzieciach, w swoich partnerach, w samych sobie, żebyście zawsze mogły zauważyć to piękno, które naprawdę jest. Serdecznie dziękuję. Nic dodać, nic ująć. Do zobaczenia.